Pani marszałek, panowie ministrowie, szanowne posłanki, szanowni posłowie. W końcówce przemówienia dzisiaj do premiera Donalda Tuska dowiedzieliśmy się, że największa wspólna wrażliwość premiera, jeśli chodzi o rozumienie potrzeb polityki zagranicznej Polski, łączy go z Leszkiem Millerem i z Januszem Palikotem. Myślę, że to jest stwierdzenie nieprzypadkowe, bo od dłuższego czasu już obserwujemy taką ewolucję ideową również Platformy Obywatelskiej właśnie w tamtą stronę. I myślę, że to powinno być przedmiotem refleksji ministra spraw zagranicznych rządu, premiera Donalda Tuska, który lubi sam siebie określać jako konserwatysta, aczkolwiek przez małe K, że właśnie współpraca, na którą pan będzie teraz skazany, jeśli chodzi o wrażliwość w polityce zagranicznej, to będzie współpraca z Leszkiem Millerem i Januszem Palikotem. Prędzej czy później prawdopodobnie sen, który wczoraj ujawnił szef socjaldemokratów niemieckich w Europarlamencie Martin Schulz, się spełni. Sen, który mówił o tym, że Donald Tusk mógłby być bardzo dobrym socjaldemokratą i w gruncie rzeczy Martin Schulz na to czeka. Ale chciałem przede wszystkim powiedzieć bo myślę, że w tej debacie o przyszłości Unii Europejskiej, bo o tym rozmawiamy, warto też mówić o tym, jak wygląda sytuacja ustrojowych instytucji Unii Europejskiej i skupić się na instytucji prezydencji, bo to jest instytucja trwała w Unii Europejskiej od wielu lat i właśnie kończymy naszą polską pierwszą prezydencję. Nie wiadomo, czy będzie następna, jeśli będzie to za wiele lat, ale tą pierwszą właśnie kończymy i trochę refleksji na ten temat, jak sądzę, zabrakło. Bo to nie jest prawda to, co powiedział premier Donald Tusk, że traktat lizboński bardzo precyzyjnie opisał ustrojową pozycję prezydencji w Unii Europejskiej. W gruncie rzeczy to się miało trochę i ucierać i ucierało, zwłaszcza w kompetencjach zagranicznych między prezydencją krajową a tak zwanym prezydentem Unii Europejskiej i wysokim komisarzem do spraw międzynarodowych i bezpieczeństwa. I bilans, nasza prezydencja od wejścia w życie traktatu lizbońskiego jest czwartą pełną prezydencją, ale bilans jest nie najlepszy. Można powiedzieć, że już się coś niestety pod polską prezydencją dotarło. Otóż wiemy po polskiej prezydencji, że ona przestała mieć jakiekolwiek ustrojowe znaczenie w Unii Europejskiej. Przyznaję, bo chcę być uczciwy w ocenach, że złożyły się na to przyczyny obiektywne. Można nawet powiedzieć, że Polska miała po prostu pecha, bo wybuchł po prostu największy w historii Unii Europejskiej kryzys finansowy, grożący jej rozpadem. Ale były też przyczyny subiektywne i na nich trzeba się skoncentrować, bo to jest pro domo sua i coś mogliśmy zrobić, a czegoś tam nie zrobiliśmy. To jest kompletna niemoc, brak aktywności i zagubienie polskiej prezydencji w trakcie tego kryzysu. Bo w gruncie rzeczy jaki mamy bilans? Porównajmy sytuację Unii Europejskiej sprzed 1 lipca bieżącego roku z sytuacją obecną. Otóż nie mamy już właściwie Unii 27 państw, to jest końcówka polskiej prezydencji. A obok Unii 27 państw powstaje nowa konstrukcja, nie wiadomo, czy jest złożona z 26, a może z 25, a może z 23 państw, to się do marca wyjaśni. I dedykuję to panu posłowi Tomaszowi Lenzowi, bo mówi, że Prawo i Sprawiedliwość jest przeciwko Unii Europejskiej. My jesteśmy za Unią Europejską i to taką, którą precyzyjnie opisał pan poseł Krzysztof Szczerski. Na jakich zasadach ona powinna się opierać. Natomiast wy zgodziliście się na to, żeby obok Unii Europejskiej powstawała zupełnie nowa konstrukcja, która być może zepchnie Unię Europejską taką, jaką znamy, taką, do jakiej się przyzwyczailiśmy i do jakiej chcieliśmy wchodzić, w cień. Będzie ją po prostu marginalizować, ona może nawet formalnie istnieć, ale na zupełnie innych zasadach będzie się porządkować Europa. Na zasadach takich, jakie niedługo poznamy. Układy międzyrządowe, traktaty międzyrządowe pisane obok instytucji europejskich i poza instytucjami Unii Europejskiej. Po drugie, Unia przestała być organizacją równych i solidarnych państw narodowych, a w to miejsce pojawił się dyrektoriat niemiecko-francuski z dominacją Niemiec. To też się stało w trakcie polskiej prezydencji. I po trzecie, można powiedzieć, że zawiedzione zostały kraje Europy Środkowej, zwłaszcza Czechy i Węgry, ale także Szwecja. Dowiedzieliśmy się dzisiaj, że również Bułgaria w tej sprawie wyraża jakieś odmienne opinie, które próbowały przeciwstawiać się temu dyktatowi, ale nie zostały wsparte przez polską prezydencję. To nie jest prawda, że tak jak mówił poseł Rosati,
że polskie przywództwo w Europie Środkowej nie jest oczekiwane. My też, panie ministrze, jeden i drugi, my posłowie opozycji, politycy opozycji, mamy możliwość rozmawiania z politykami z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, nawet ze szczebla ministerialnego. Macie tych okazji pewnie więcej, ale my też takie okazje mamy. Ja przynajmniej, i wiem też od kolegów, wielokrotnie słyszę takie pełne zdumienia pytania od tych polityków, dlaczego Polska w ogóle takiej ambicji nie ma, dlaczego Polska nie stara się o to przywództwo. To nie chodzi o przywództwo w sensie takim dyktatorskim kierowania tymi wszystkimi krajami, ale szukania wspólnych interesów, wspólnych spraw, które nas łączą i szukania jakiejś równowagi wobec dyrektoriatu niemiecko-francuskiego, a zwłaszcza hegemonii Niemiec. I takie oczekiwanie jest i tego oczekiwania Polska nie podejmuje. Dlaczego doszło do tego wszystkiego? Dlaczego Unia Europejska pod koniec polskiej prezydencji właśnie tak wygląda? Bo Polska nie zwoływała natychmiastowych, nadzwyczajnych szczytów 27 ani w lipcu, ani w sierpniu, kiedy padały pierwsze propozycje zmian ustrojowych w Unii Europejskiej zgłaszanych przez dyrektoriat niemiecko-francuski, nie dała możliwości jako prezydencja natychmiastowego zajęcia stanowiska przez 27 wobec tych propozycji, które padały z ust pani Merkel i pana prezydenta Sarkozy'ego. Dlaczego? Może dlatego, że byliście zajęci kampanią wyborczą, może nie znaleźliście czasu na tę aktywność, może dlatego, że polski minister spraw zagranicznych, który w obliczu takich wydarzeń, takich propozycji powinien podróżować do wszystkich 27 krajów Europy i rozmawiać na temat tych niebezpiecznych propozycji, zajmował się w tym czasie kierowaniem zespołem programowym Platformy Obywatelskiej w kampanii parlamentarnej. Twarzami Europy i twórcami historii europejskiej drugiej połowy 2011 roku mieli być polski premier i polski minister spraw zagranicznych, ale zapewniam, że będą w podręcznikach historii kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent Francji Nicolas Sarkozy. Taki będzie opis w podręcznikach historii. Niestety spełniły się obawy części publicystów, którzy prorokowali, że polska prezydencja prowadzona bez ambicji i bez umiejętności narzucania agendy spraw całej Europie, skończy się na tym, że będzie sprawną hostessą, która dobrze zorganizuje setki spotkań, poda kawę, posiłek i załatwi gościom hotele. Ja wiem, że minister Dowgielewicz kiedyś się do tej metafory ustosunkował i powiedział, że nie wygląda jak hostessa, ale przynajmniej pod tym względem zadanie wypełniliście. Tutaj żadnej poważnej wpadki nie było. Dziękuję bardzo.